W powszechnej opinii zupy są postrzegane jako potrawy tuczące, a to nie do końca jest prawdą. Wszystko zależy od składników, jakich użyliśmy do ich przygotowania. Zupy czyste na wywarze jarskim z dodatkiem tłuszczu, najlepiej pochodzenia roślinnego, będą zawierać znacznie mniej kalorii niż zupy z dodatkiem mięsa i tłustej śmietany bądź zawiesiny z mąki i śmietany. Należy pamiętać, że ilość kalorii zależy także od składników dodanych do zup, takich jak makarony, kasze czy ryż. Są to produkty bogate w węglowodany złożone, które także dostarczają znacznych ilości energii. Jako dietetyk zachęcam do przygotowywania zup używać większej ilości ziół, takich jak majeranek, czomber czy oregano. Zioła nadają lepszy smak potrawie, dzięki czemu możemy użyć mniejszej ilości soli, zwłaszcza że w naszej codziennej diecie mamy jej zbyt dużo. Zaleca się spożycie 5 g soli dziennie, co odpowiada jednej łyżeczce. Zachęcam także do stosowania większej ilości roślin strączkowych do gotowania zup. Są one dobrym źródłem białka i z powodzeniem mogą zastępować mięso. Warto gotować zupy z dodatkiem soczewicy, zwłaszcza czerwonej. Nie trzeba jej wcześniej moczyć, gdyż gotuje się tyle samo czasu, co warzywa. A dodatkowo świetnie zagęszcza potrawę. Dzięki temu możemy zrezygnować z dodatku tłustej śmietany. Zatem jedzmy zupy, gdyż są one dobrym źródłem witamin, soli mineralnych, błonnika i wody w naszej diecie. I nie jest prawdą, że od zup tyjemy.